Cześć kochani, super, że jesteście na kanale Poziomka, bo ja przygotowałam dzisiaj dla Was taki fajny zestaw. Zobaczcie, jest to walizeczka, którą możemy wszędzie ze sobą nosić, a w środku mamy rzeczy do stworzenia slajmów. Wszystko to nazywa się So Slime DIY Slime Case. Możecie już kojarzyć takie pudełko, bo kiedyś było ono dostępne w sklepach Biedronka. Jednak ono wtedy wyglądało troszeczkę inaczej. Były inne slajmy do zrobienia i inne dodatki. To pudełko jest zupełnie nowe, w nowym wydaniu, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają slajmy, które zrobiłam z tym zestawem, no to zapraszam Was do oglądania. Musicie chyba sami przyznać, że pudełko wygląda ekstra. Wszędzie są pokazane jakieś slajmy. Tutaj są pokazane jeszcze robaki, no i różne slajmy, które możemy wykonać. Czy to kosmiczny, tęczowy, konfetti, czy creepy, czyli taki przerażający. Zobaczcie, ściągnęłam teraz ten papierek, no i zaraz Wam pokażę slajmy, które już mam tam zrobione. Jeżeli jesteście ciekawi, jak robiłam te slajmy, to wpadnijcie na kanał Bajkowo. Tam właśnie dwa z nich przyrządzałam. No dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Mamy pudełeczka do naszych slajmów, wyglądają ekstra. Oprócz tego oczywiście tutaj pod spodem mamy jeszcze dodatki, takie jak naklejki, jeszcze proszki do robienia slajmów, no i jakieś tam dodatki. A tutaj trzy pudełeczka w różnych trzech kolorach, a w środku mamy przyrządzone przeze mnie, kochani, slajmy. Może Wam zacznę pokazywanie od tego czerwonego pudełeczka. Na nim mamy napis So Slime DIY, mamy jakieś przerażające robaki. I z tego, co mi się wydaje, to w jednym z tych pudełeczek właśnie będzie schowany robak. Więc musimy sprawdzić, w którym to będzie. Tutaj mamy slajma takiego żółto-zielonego. Zobaczcie, on wygląda tak troszeczkę jak galaretka. Taką ma konsystencję, taką gęstą, jak taka piana. Zobaczcie, jak fajnie się rozciąga. Z tego, co pamiętam, to miał być żółty slajm, a on wyszedł jakiś taki zielony. Do niego dołożyłam niebieski brokat i niebieskie gwiazdeczki. Troszeczkę brokat tego wypada, zobaczcie, mam całe rączki brokatowe, ale zabawa tym slajmem jest po prostu ekstra. Zauważyliście, aby tutaj był jakiś robak? No chyba nie, kochani, więc ja odkładam tego slajma do pudełka. Pamiętajcie, aby je szczelnie zamykać, aby slajmy miały swoje właściwości przez długi czas. No i może teraz po kolei sięgnę po niebieskie pudełko. So Slime. Tutaj też jest narysowany chyba pająk naklejony w zasadzie. Może tutaj będzie jakiś robak. Wow, zobaczcie, jaki kształt się zrobił. Okej, to jest niebieski slime. Widzę, że on ma tutaj niebieskie drobinki. Z tego, co pamiętam, właśnie takie dodałam. Albo czarny brokat tutaj był dodany. No i chyba, słuchajcie, również tutaj nie ma żadnego robaka. No dobra, słuchajcie, zabawa była fajna, ale nie znaleźliśmy tutaj żadnego robaczka, więc możemy odłożyć to z powrotem do pudełka. Wygląda ekstra, co? Który z tych slajmów póki co bardziej Wam się podoba? Ten w czerwonym pudełku, niebieski, czy też może spodoba Wam się ten slajm? On jest wyjątkowy, bo moi drodzy, to jest slajm w kolorze
czarnym. Zobaczcie, jak tutaj wszędzie ocieka ten czarny slime. Po prostu jest go chyba najwięcej. Wygląda ekstra. Spróbuję go jakoś wyciągnąć. No, wyskakuj. Wow, słuchajcie, ten slime ma w sobie mnóstwo gwiazdeczek. To jest chyba właśnie ten creepy slime, czyli taki przerażający. Ale mieliśmy tutaj szukać robaków. Słuchajcie, też nie widzę, co się dzieje. Przecież jestem pewna, że do któregoś z tych slajmów właśnie wkładałam robaka. Jest! Słuchajcie, zobaczcie tutaj. Mamy robaka strasznego. Wow, zobaczcie. To jest chyba karaluch zielony. Fuj. Wow, wygląda strasznie. Włożę go z powrotem do tego slajma. Czarnego slajma. Zobaczcie, jak fajnie się rozciąga, a gdy zaczniemy rozciągać tego slajma, to zobaczcie, widać tutaj, że mamy w środku robaka. Dobra, znaleźliśmy robaka, jest on tutaj i żeby nie było, że tylko sobie tutaj tak testujemy te slajmy, to wiecie co, zróbmy jeszcze jednego slajma. Mi zostało jeszcze kilka proszków, tylko muszę teraz, wiecie co, zabrać sobie jakieś pudełeczko, może zabiorę to. Zobaczcie, mam już przyszkowane pudełko. Teraz muszę tylko wybrać kolor slajma. Został mi albo slajm czerwony, albo pomarańczowy, chyba wybiorę ten pomarańczowy. Wiecie dlaczego? Bo ma taki mocno neonowy kolor. Muszę całą zawartość wsypać do środka. A, słuchajcie, bez papierka. Dobra, wyciągnięty. Wszystko wsypujemy. I najważniejsza rzecz, słuchajcie, musimy dolać wody tylko do tej tutaj takiej kreski. Już to mamy, zobaczcie, wypełnione. Zamykamy to szczelnie, bardzo szczelnie, ponieważ najważniejszą rzeczą, aby nasz slime się udał, jest potrząsanie tego pudełka przez 30 sekund i to bardzo energicznie i mocno. Ja już czuję, że tutaj powoli mi to wszystko gęstnieje. Wydaje mi się, że jest już ok. Slime jest dokładnie wymieszany. Możemy chwileczkę odczekać, aby on spłynął na dno. I teraz, aby się udał w 100%, zobaczcie, musimy otworzyć. A słuchajcie, to będzie slime pomarańczowo-niebieski, ponieważ pamiętacie, wcześniej tutaj był niebieski slime. I teraz, on jeszcze nie jest gotowy. Jeszcze nie możemy się nim bawić. Możemy włożyć robaka i takie pudełeczko odstawiamy na około 5 minut. I taka mała podpowiedź ode mnie, jeżeli robicie slajmy, właśnie te, są slime DIY, to warto takiego slajma, gdy go odstawiacie na te 5 minut, postawić w jakieś chłodniejsze pomieszczenie, gdzieś, gdzie jest niższa temperatura, wówczas on się szybciej zrobi, no i będzie jeszcze lepszy do zabawy. No dobra kochani, przychodzę do Was już chyba z gotowym slajmem. Zobaczcie, w ogóle nie wypływa, trzyma się idealnie. Pudełeczko jest trochę zimne, bo postawiłam je przy oknie. No dobra, słuchajcie, czy slime się udał? Chyba wygląda ekstra, zobaczcie. Robak jest na górze. Wow, słuchajcie, ale czad! Ale jaki ma ładny kolor, prawda? Taki pomarańczowy. Wygląda super, zobaczcie. Tutaj troszeczkę tego niebieskiego zostało, ekstra. Robaczek wygląda też fajnie na tym pomarańczowym kolorze. Wszystko wyszło naprawdę super. Chyba bym musiała mocniej go rozmieszać, aby ten niebieski kolor jeszcze się tutaj połączył. Ale wygląda, słuchajcie, super. Patrzcie, chwila zabawy i możemy się bawić slajmem.
drodzy, to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wspólna zabawa ze mną Wam się spodobała. No i robienie slajmów i oczywiście ich testowanie. Ja się bawiłam świetnie. Chcecie więcej slajmów? To zostawcie kciuki do góry i napiszcie mi na dole w komentarzu, czy Wy może macie jakieś własne przepisy na slajmy, może ja je wykorzystam. Dzisiaj testowałam Soul Slime DIY, więc kochani, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!